Jezus, tak jak w Ewangelii ucieszył wiatr, tak samo jest w stanie ucieszyć niepokój naszych serc. Dopóki On jest w nas, żadna woda ani żaden ogień nie są w stanie nas strawić. Bóg nam to obiecał, a Jezus wypełnia to w tej Ewangelii. Jest w stanie czynić to w naszym życiu na co dzień i robić to tak długo, jak my na to pozwalamy, otwierając się na Jego działanie. Prośmy więc o to, by nie brakowało nam wiary oraz by wzrastała codziennie dzięki naszej wierności w modlitwie i miłości do Jezusa. Ufajmy Bogu. Amen.